Oglądając ten dokument, udowadniacie, że czegoś poszukujecie. Rozrywki? Towarzystwa? A może odpowiedzi? Wiedzcie, że powód, dla którego postanowiliście obejrzeć ten film, pomaga sektom w niekończącym się polowaniu na nowych członków. Ludzie są znacznie bardziej podatni na działanie sekt, niż im się wydaje. To było niemal zaplanowane porwanie. Czułam, że nie jestem tam z własnej woli. Istnieją sekty handlowe, religijne albo samopomocowe. Wszystkie niszczą osobowość człowieka. Najgorsza jest manipulacja. Ci ludzie kontrolują umysły. Jak rozpoznać sektę? Uwięzieni. Specjaliści ostrzegają, że sekty rosną w siłę. Mają też wiele cech wspólnych. Mimo że przedstawione organizacje nie zawsze są określane mianem sekt, ich byli członkowie twierdzą, że wykorzystywały typowe dla nich techniki. Takie jak bombardowanie miłością, oczernianie, wzbudzanie strachu i poczucie winy. Uważają, że zostali zmanipulowani przez charyzmatycznych przywódców, obiecujących im znalezienie prawdy. W konsekwencji zostali oddzieleni od rodzin, pozbawieni pieniędzy i spokoju psychicznego. Dziś mówią, że techniki te mogą mieć katastrofalne efekty. Poznanie sygnałów alarmowych stanowi klucz do zrozumienia tego, w jaki sposób człowiek może stać się ofiarą sekty. Ofiarami sekt stają się ludzie, w których życiu nastąpiły drastyczne zmiany. Mogła to być śmierć bliskiej osoby, utrata pracy lub partnera. Często ofiarami bywają też absolwenci szkół, rozpoczynający studia. Przeniosłam się z Palmerston North do Auckland. Zostałam zaczepiona na Newmarket. Pomyślałam sobie, super, Bóg do mnie przemówiła, to jego nowy kościół. Ludzie okazali się przyjacielscy, więc postanowiłam z nimi zostać. Ich kościół nie przypominał kościoła anglikańskiego, w którym dorastałam. Tak się zaangażowałam. Międzynarodowy Kościół Chrystusowy został założony w Bostonie w latach 80. Przypominał zwykłe kościoły ewangeliczne, ale szybko został oskarżony o wykorzystywanie sekciarskich metod rekrutacji. Jestem ekstrawertyczką i lubię ludzi. W Nowym Mieście czułam się jak rybka w ogromnym akwarium. Nie miałam tam rodziny. Szukałam przyjaciół, więc okazja była doskonała. Zauważyli mnie i ruszyli do ataku. Pierwszym etapem działania jest bombardowanie miłością. Uczucie to jest jednak warunkowe. Nowi przyjaciele odwrócą się, jeśli się nie podporządkujesz. Bombardowanie miłością oznacza pozyskanie nowych przyjaciół. Wchodząc do grupy, natychmiast zyskujemy bliskich. Jeśli ktoś pochodzi z kochającej się rodziny, łatwo się dopasowuje. Nowi przyjaciele śmieją się z tych samych rzeczy, płaczą na tych samych filmach, obejmują się, przygotowują dla siebie jedzenie, opiekują nawzajem w chorobie. To rodzina. Wallacey wyjechał z Auckland i wstąpił do sekty, gałęzi Dawidowej. Działalność sekty zakończyła się śmiercią dziesiątków wyznawców. Początkowo jednak grupa wydawała się przyjazna. Mój starszy brat był członkiem gałęzi Dawidowej. Chciałem poznać ludzi, którzy nie baliby się zgłębiać swojej wiary. Pomyślałem, dlaczego nie, i wszedłem w ten styl życia. Gotowali pyszne wegetariańskie jedzenie i śpiewali piękne pieśni. Which was vegetarian, and or they made beautiful food, lovely songs. Członkowie gałęzi Dawidowej studiują Biblię. Scjentologia natomiast oparta jest na pismach autorstwa L. Rona Hubbarda. To ruch religijny wykorzystujący technikę audytowania, by pomóc uwolnić się wyznawcom od ograniczeń wynikających z ich poprzedniego życia. Byli członkowie donoszą, że także byli bombardowani miłością. Zakochując się, tracimy kontrolę nad zmysłami. Tak było. Nigdy nie czułam się bardziej kochana. Byłam najlepszym człowiekiem na świecie. Dobrze wybrałam.
Jesteś wspaniała. Spójrz, jak szybko przeszłaś ten kurs. Zrozumiałaś go. Ilu rzeczy możesz teraz dokonać? To bombardowanie miłością, które zaczyna się już na początku. Telefon nie przestaje dzwonić. Ktoś z Ameryki chce się z tobą zobaczyć. To naprawdę atrakcyjne. Mój przyjaciel kupił książkę zatytułowaną Dianetyka. Jej autor obiecywał czytelnikom powrót do stanu czystości, w którym człowiek może osiągnąć pamięć absolutną, podnieść IQ, pozbyć się dolegliwości psychosomatycznych i neuroz. Zależało mi na tym, ale chciałem też pomagać innym ludziom w osiągnięciu celu. Zawsze byłam astmatyczką i dowiedziałam się, że scjentologia jest dla mnie ratunkiem. Przeszłam kilka audytingów, ale nie miałam pieniędzy, by opłacić kolejne kursy, które są bardzo drogie. Podpisaliśmy więc z mężem 5-letni kontrakt i zostałam audytorem. Audytorzy wykorzystują urządzenie nazywane emetrem, przypominającym wykrywacz kłamstw. Służy ono do mierzenia energii i masy obrazów w głowie badanego i pomaga w osiągnięciu stanu zwanego clear. Po oczyszczeniu miały zniknąć dolegliwości psychosomatyczne, a pamięć osiągnąć stan idealny. Podpisałam oświadczenia i poznałam historie, które później opowiadałam jak swoje. Następnego dnia miewałam zawroty głowy i twierdziłam, że coś jeszcze w niej zostało. Nikt nie chce przyznać się, że potwierdził coś, co się nie wydarzyło. Zachowuję to dla siebie. Entuzjastyczne powitanie pozwala ukryć prawdziwą naturę grupy. Dowiedzieliśmy się tego w latach 70., kiedy niewinne wspólnoty biblijne z Christ Church zamieniły się w apokaliptyczną sektę żyjącą w fortecy. Camp David to grupa ludzi spotykających się, by wielbić Boga. W teorii. Kiedy tam trafiliśmy, zobaczyliśmy brodatych mężczyzn i długowłose kobiety w chustach. Z czasem mężczyźni zaczęli nosić kolorowe czapeczki, które pozwalały rozpoznać przynależność do ludu Bożego. Muszę uznać, że moje małżeństwo rozpoczęło się tam. Tam też urodziła się pierwsza dwójka dzieci. To część naszej historii. Mieliśmy heraldyczny ślub z udziałem rycerzy i dam, a tort kroiliśmy mieczem. To było coś. Mieliśmy tam radary i radia. Mieszkało z nami 3 mechaników. To była sprawna grupa. Ja byłem tapicerem, więc przygotowywałem trony dla Daga i 24 starszych. Samozwańczy biskup Douglas Metcalf był australijskim ewangelizatorem, który twierdził, że został zesłany, by uratować wiernych przed apokalipsą. Zostaliśmy zesłani do Nowej Zelandii. Być może później trafimy do Australii. Być może w Australii pojawi się ktoś, kto przekaże tę nowinę. Być może urodzi się taki ktoś w Ameryce. To nasze miejsce i my głosimy prawdę tutaj. Nazywał się sekretnym Chrystusem. Zwracaliśmy się do niego Panie Jeszua lub Adonai Jeszua. Chciał zbudować Królestwo Boże skoncentrowane teologicznie, heraldycznie i militarnie na jego osobie. W roku 1974 zakupił amunicję oraz proch i rozpoczął zbrojenia. Część broni przechowywana była w posiadłości na zachodnim wybrzeżu, a część na farmie. Sporo ukryliśmy też wokół domu. Sam miałem 5 sztuk broni. Niewiele? Nie wiem, czy ktokolwiek wiedział, ile tego było. Grupa posiadająca broń i materiały wybuchowe potrafi pokazać niebezpieczne oblicze charyzmatycznego przywódcy. Badacze ostrzegają przed przywódcami, którzy stają się obiektem kultu. Nazywają taką osobę samozwańczym przywódcą charyzmatycznym. Osoba, wokół której mogą gromadzić się pozostałe, jest niezbędna, jeśli sekta ma odnieść sukces. Centerpoint rozwinął się w latach 70. w związku z panującą modą na terapię dla par.
Sekta została w końcu rozdarta wskutek skandali seksualnych z udziałem dzieci oraz przez narkotyki. Samozwańczym przywódcą był dawny sprzedawca pestycydów Bert Potter. Był psychopatą. Tacy ludzie nie odczuwają strachu. Nie mają wyrzutów sumienia z powodu złych uczynków. Taki człowiek potrafi być opoką, kiedy czujesz, że twoje życie się rozpada. On to uwielbiał. Life raft, when everything, your whole world was just falling apart, and he had some kind of enjoyment in that. Most cult leaders. Większość przywódców posiada cechy socjopatów albo psychopatów. To ludzie powodowani rządzą władzy, którą wykorzystują, by manipulować, dominować i kontrolować. Sądzą, że są bogami i potrafią przekonać o tym innych. Było nas 12 i dzieliliśmy się naszymi pomysłami na tę społeczność. W końcu Bert stwierdził, że nikt z nas nie wstąpił do grupy, by być blisko niego. Właśnie to było przedziwne. Dlaczego nie powiedzieliśmy po prostu, że tak nie było? Trudno wyjaśnić posiadaną przez niego władzę. Byliśmy w końcu wykształconymi ludźmi. Wtedy jednak posłuchaliśmy go. Podczas tego spotkania Bert zajął pozycję lidera, a my daliśmy na to przyzwolenie. Nie nazwał się ojcem, ale wydawał się silny. Ludzie często padali mu w ramiona i płakali. Miał niezwykłą charyzmę. Charisma was very much hands-on, very personal. That's better. It was very childlike. To było takie dziecięce. Breakdown, breakdown, breakdown. Łamał nas, póki nie wróciliśmy do stanu dzieciństwa. Wszystkie sekty tworzą relacje podległości i z czasem ludzie sądzą, że nie mogą z nich odejść. Over a period of time, that feeling of, you know, I have to stay here, I can't leave. Samozwańczy guru i psychoterapeuta Bert Potter znów ma kłopoty spowodowane głoszeniem i praktykowaniem wolności seksualnej. Urodziłam się tam, więc to wszystko było normalne. Nie dziwił mnie fakt, że mieszkam z setkami ludzi i dzielę z nimi sypialnię, prysznic i łazienkę. W jednym z pokoi znajdowały się 4 toalety i ludzie załatwiali swoje potrzeby, siedząc naprzeciw siebie. Tam nie chodziłam. Wolałam tę, w której mogłam zamknąć drzwi. Tak samo było z prysznicami. Jako 6-latka kąpałam się z 50-letnimi mężczyznami. Nie mieliśmy żadnej prywatności. Chodziło chyba o to, byśmy pozbyli się ograniczeń, a jeśli ktoś czuł się z tym źle, oznaczało, że ma problem. Dziś przywódca Neville Cooper wciąż stoi na czele 40-osobowej społeczności Gloria Vale. Nazywany jest przez wyznawców chrześcijaninem nadziei. W 1995 został skazany na 5 lat więzienia za czyn lubieżny wobec własnego syna. Wyrok nie podważył jego pozycji. Mój ojciec przypominał Boga. Jego słowo było prawem. Odchodząc, przestawało się być jego synem. Tak mocno wierzył. Jeśli ktoś chciał wrócić pod jego skrzydła, był jednak przyjmowany.
Większość fundamentalistycznych grup posiada surowe przykazania. Mój ojciec zatracił się w wizji samego siebie i w wierze tak bardzo, że przeczyło to wszelkiej logice. Stanowił prawo dla samego siebie. Z ewangelickiego pastora, wyznającego wiktoriańskie reguły dotyczące seksu i małżeństwa, przeszedł na drugą stronę. Otwarty seks. Można było uprawiać tam seks z własną żoną na oczach 10 ludzi. Uprawiał przy mnie seks z moją matką. Byłem wstrząśnięty. Nie sądził, że robi coś złego. Nazywał to edukacją. Lekarze to robią, a on uważał się za kogoś stojącego ponad, zatem czuł przyzwolenie. Mógł rozmawiać z dziewczętami o seksie, mógł jednocześnie wszystko im demonstrować. Widziałem 12-13-letnie dziewczynki w łóżku mojego ojca. Widziałem je na własne oczy. Kiedy mnie wykorzystywał, wiedział, że jestem jego synem. Powtarzał, że boskie prawo, czyli jego prawo, jest ważniejsze od prawa tego kraju. Uważał, że pełni wolę Boga, co było kompletną bzdurą. Przywódca scjentologów L. Ron Hubbard twierdził ponoć, że najłatwiej zarobić $1,000,000 tworząc religię. Scjentolodzy temu zaprzeczają. Lafayette Ronald Hubbard był Amerykaninem i pisarzem science fiction. Zaczynał od tego. Każdy kwestionowałby religię wywodzącą się z science fiction. Ja też powinnam, jednak tego nie robiłam. Twierdzenie, że to, co dzieje się w jego głowie, jest ważniejsze od wszystkiego, sprawiało, że dawał sobie prawo do determinowania historii nie tylko naszej planety, ale całej galaktyki. Dla przeciętnego człowieka to absurd, więc trudno sobie wyobrazić, że ktoś mógłby tak myśleć. Nie spodziewamy się, że ktoś może namieszać nam w głowach tak bardzo, jak zrobił to Hitler i tak, jak chciał uczynić to Hubbard. Metcalf był bardzo charyzmatyczną jednostką. Człowiek czuł się przy nim ważny i chciał go zadowolić. Myliśmy sobie nogi, co było oznaką ukorzenia się i czymś bardzo miłym. Wyobraźcie sobie, jak bardzo ludzie pragnęli umyć mu nogi. Pewna kobieta była zdesperowana, ale ktoś ją uprzedził. Metcalf miał na sobie buty i skarpetki. I tak włożył nogi do miski, trochę na znak protestu, a trochę dla żartu. Ludzie oszaleli. Lubił takie akcje, potrzebował akceptacji i uznania innych. To go pociągało. Mówił, że stworzył na farmie Królestwo Boże, ale tak naprawdę było to Królestwo Daga. Kolejną osobą, która nazywała swoją siedzibę królestwem, był David Koresh, uważający się za proroka gałęzi Dawidowej. Tak naprawdę nazywał się Vernon Howell. Traktowano go jak żyjącego proroka. Był uroczym facetem. Nasze dzieci urodziły się w tym samym czasie. Był porządnym człowiekiem. Jego poglądy zmieniły się, kiedy zaczął nazywać się Davidem Koreshem. Mówił, że otrzymał je od Boga. Wtedy nasze drogi się rozeszły. Kiedy ludzie przestają myśleć samodzielnie i przyjmują zdanie innych, powstaje problem. Mówił o śmierci i powtórnym przyjściu. Twierdził, że wróci, by sądzić świat.
Podobnie jak inni przywódcy, twierdził, że tylko on zna jedyną drogę do chwały. Wielu wyznawców Zuejko zapłaciło za to wysoką cenę. Grupa, która twierdzi, że zna jedyną drogę do zbawienia, wykazuje niebezpieczne znaki. Badacze nazywają to zjawisko jedynie słuszną drogą. Czekałyśmy, zostałyśmy wybrane, byłyśmy prorokiniami i miałyśmy oczekiwać na Niego, kiedy powróci w chwale. Mieliśmy być tylko my, byliśmy niezwykli. Sekta jest niemal zawsze fundamentalistyczna. Nie wskazuje sposobu myślenia o świecie, wskazuje jedyny sposób. Urodzeni w sekcie braci wybranych, synowie rodziny Murray, postrzegają jedynie słuszną drogę jako główny element swojego wychowania. W kościele człowiek czuje się lepszy od innych, jest szczęśliwy, wszystko idzie doskonale. Wie, że pójdzie do nieba, jest członkiem elity. Wszyscy inni są uwikłani w świecie. Nigdy nie jedliśmy z innymi dziećmi, a w klasie siadaliśmy z tyłu. Bracia łatwo wydają osąd, oceniają inne dzieci. One nie wiedzą tego, co my wiemy. Zawsze uważałam się za lepszą od innych dzieci. Nigdy się z nimi nie bawiłam, a one nigdy mnie nie odwiedzały. Żałowałam. Kiedyś zaprosiłam nawet koleżanki na wymyśloną imprezę z okazji 8 urodzin. Później musiałam wszystko odwołać. Przywódca grupy Bruce Hale twierdzi, że praktyka rozdziału i spożywania posiłków jedynie z braćmi oparta jest na Piśmie Świętym i oddzieleniu dobra od zła. Mówi jednak, że zdaniem braci nie tylko oni trafią do nieba. To grupa, która wierzy w pewne rzeczy, uznając, że ich przywódca otrzymuje przekaz od Jezusa. Przed rokiem 1960 był to prawicowy, fundamentalistyczny kościół. Jeden z przywódców wprowadził zasadę spożywania posiłków tylko z tymi, z którymi łamiemy się chlebem. Zamieniliśmy się w sektę. James Taylor Senior był alkoholikiem i jednym z przywódców. Pozwalali nam pić alkohol. W wieku 13 lat piłam whisky. Zmuszano nas do tego. To było naprawdę żałosne. Pij, pij do dna. Tak, sporo się tam pije. To ważna rzecz i młodzi ludzie szybko przechodzą do rzeczy. Zmuszano do picia starsze kobiety, które nigdy nie piły alkoholu. Jeśli odmawiały, mówiono im, że coś jest z nimi nie tak. Jeśli ktoś nie chciał pić, stanowiło to problem. Nie ma chwili na odpoczynek, nie można pójść do kina, nie można się niczym zająć, bo to niezgodne z zasadami. Wolność nie istnieje. Bracia mówią, że były przywódca odkrył oszustwo prohibicji. Mimo że alkohol jest dostępny od pewnego określonego wieku, promuje się umiarkowanie, a alkoholizm zdarza się rzadko. Moim zdaniem to sekta. Wiele czytałam na ten temat i uważam, że bracia opierają swoje działanie na takich samych zasadach, choć mają inną doktrynę. Wierzą tylko, że poznali prawdę i zostali wybrani. Starsi temu zaprzeczają, twierdząc, że każdy w pełni kontroluje własne życie i jest aktywnym członkiem społeczeństwa. Mówią, że na świecie żyje wielu ludzi dobrej woli, ale zbawieni zostaną jedynie członkowie Międzynarodowego Kościoła Chrystusowego. Inni się mylą, tylko my znamy prawdę. Zapraszali mnie do kościoła jako chrześcijankę, ale później stwierdzili, że skoro nie uznaję ich doktryny, nie mogę nią być. W ten sposób uzależniają od siebie ludzi. Sprawiają, że ludzie przestają się czuć chrześcijanami. Boją się o swoje zbawienie. Strach jest efektem manipulacji. Idea przywiązywania do siebie ludzi została wykorzystana w kościele Przeznaczenia, kiedy 700 osób wyznało lojalność Brianowi Tamakiemu. Powiem to głośno. Moim zdaniem Kościół Przeznaczenia jest trochę ekstremalny.
Jego wizerunek, oddanie, jakim otaczają go wyznawcy, jego autorytet, każe wyznawcom wziąć udział w proteście w Wellington. Na miejscu pojawiają się tłumy ludzi ubranych tak samo. Z własnej woli dają Brianowi wsparcie i oddanie. Społeczeństwo to jednak toleruje, bo przed wstąpieniem do grupy niektórzy wiedli bardzo niegodziwe życie. Co jeszcze musi się stać, byście zaczęli używać pojęcia sekta? Może brakuje jeszcze jakichś części składowych, ale ten kościół zmierza w tym kierunku. Brian Tamaki twierdzi, że jego kościół jest otwarty i nie różni się od innych kościołów chrześcijańskich. Nie można być jednocześnie chrześcijaninem i scjentologiem. Ci ludzie wierzą, że idea Jezusa Chrystusa została zaszczepiona ludziom miliony lat temu przez kosmitów. Scjentolodzy twierdzą, że szanują i czczą Jezusa Chrystusa jako wielkiego przywódcę religijnego. Bardzo łatwo jest dostrzec z zewnątrz element szaleństwa w religii. Wszystko dzieje się jednak powoli. Nikt nie mówi człowiekowi od razu, że jego ciało zamieszkują duchy z kosmosu, które są przyczyną wszystkich niepowodzeń. To buduje się powoli. Częścią strategii scjentologów jest paraliż krytycznej inteligencji. Wykastrowałeś kiedyś kogoś? Jasne, że nie. Dla scjentologów wszystko musi być pozytywne. Jeśli jest inaczej, musisz zajrzeć w głąb siebie i sprawdzić, jaki błąd popełniłeś. To bardzo niebezpieczne. Krytycy twierdzą, że scjentolodzy poprzez liczne organizacje prezentują swoją jedynie słuszną drogę. Grupa zaprzecza, mówiąc, że jej członkowie działają na rzecz poprawy warunków socjalnych niezależnie od kościoła. Jedna z takich organizacji, CCHR, ma na celu eliminację psychiatrów, gdyż, jak twierdzą, łamią oni prawa człowieka. Pracowałam dla organizacji CCHR. Hubbard uważał terapie psychiatryczne za czynnik zagrażający istnieniu scjentologii. Chcieliśmy wyeliminować psychiatrię z terenu Nowej Zelandii, stworzyć społeczeństwo wolne od psychiatrów. Zastanawiałam się, co będzie, jeśli nam się uda, a ktoś rzeczywiście będzie potrzebował pomocy. To jak Pepsi i Coca-Cola zaczynają od wyeliminowania konkurencji, czyli psychiatrii, która z kolei otrzymuje wsparcie rządu, na które chrapkę mają scjentolodzy. Jedynie słuszna droga odkreśla zagrożenia płynące z innych wierzeń, a strach i poczucie winy są efektem manipulacji. Strach i wina potrafią efektywnie rządzić i dzielić. Niektórzy twierdzą, że ci, którzy wzbudzają strach i poczucie winy, próbują nas kontrolować. Przywódcy przedstawiani są jako osoby będące blisko Boga. Musisz ich słuchać. Jeśli nie będziesz, Bóg cię ukarze. Boimy się sprzeciwić przywódcy. Za fasadą miłości, euforii, szczęścia i bliskości kryje się strach i kontrola. Jedna z kobiet musiała zbudować sobie drewniany krzyż i chodzić z nim, gdyż miała w sobie zbyt wiele zmęczennicy. To nie była miłość, tylko atak. Dowiedziałam się, że jestem zła, pójdę do piekła i nie wolno mi rozmawiać z rodziną, bo mnie ukarzą. Bałam się śmierci i tego, że trafię do piekła. Tak naprawdę jednak przerażało mnie to, że potraktują mnie jak śmiecie. Człowiek próbuje zrobić coś niezwykłego, coś zabronionego i nagle czuje tę winę i strach. Tak się nad nami panuje. To kontrola psychiczna najgorszego rodzaju.
Im silniejsza, tym daje im więcej władzy. Nawet przeklinając, człowiek czuje się winny i boi się, że Bóg go ukaże. Nowy przywódca, James Symington, wprowadził aroganckie zasady. Nagle musieliśmy zacząć się spowiadać, a oni wzbudzali w nas strach i poczucie winy. Wprowadzili grzechy seksualne. Czy para dotykała swoich genitaliów przez ubranie? Pod ubraniem? Ksiądz nas przesłuchiwał i byliśmy publicznie upokarzani. Poddawaliśmy się temu. Przywódca mówił nam, że musimy podwyższyć standardy, więc robiliśmy wszystko, żeby go zadowolić. Nagle okazywało się, że znów nie jesteśmy dość dobrzy. Zastanawialiśmy się, co dalej. Wiele organizacji ma swoich funkcjonariuszy. Stanowią część zamkniętego kręgu, a ich zadaniem jest egzekwowanie zasad. Ludzie boją się tych przesłuchań w towarzystwie setki innych mężczyzn, którzy cię osądzają. Pamiętam takie spotkanie. Miałem 17 lat i chciałem odejść, ale to oznaczało, że jestem złem wcielonym. Bałem się, że jeśli wystąpię, będę mieć wypadek i pójdę do piekła. Poszedłem jednak spakować rzeczy. I wtedy on wysłał za mną matkę i siostry, które błagały, żebym został. Po 10 godzinach byłem wyczerpany. Załamałem się i zostałem. Presja wciąż rosła. Sprzedawajcie, ściągajcie ludzi, niech kupują książki. Najgorsze było to, że byłam w ciąży, a oni wszystko mierzyli statystycznie. Hubbard pisze, że jeśli wskaźniki nie rosną, oznacza to, że ktoś aktywnie się do tego przyczynia. Wezwano mnie do komitetu dowodowego, który działa jak sąd. Znalazłam się między młotem a kowadłem. Tłumaczyłam, że niczego nie sabotuję, że ciężko pracuję. A oni pytali, czy twierdzę, że technologia jest zła. Zastanawiam się, czy robisz to specjalnie. Pracuję bez wytchnienia. Zastanawiałam się, jak on może mi to mówić. Pracowałam bez wynagrodzenia 12 godzin na dobę z dość dziwnymi ludźmi. Zastanawiałam się, czy dzieje się coś, o czym nie wiem. Myślałam też o tym, czy w nocy nie porwali mnie kosmici, którzy zaszczepili w moim umyśle ideę przeciwne Scientologii. Przestałam ufać ludziom, nawet sobie. Później podczas przesłuchania igła zaczęła szaleć. A oni poprosili, żebym opowiedziała więcej. Nagle w głowie miałam całą tę historię i przedstawiłam ją, chociaż była wymyślona. Miałam 8 lat i myślałam, że nadchodzi koniec świata. Nagle zdajesz sobie sprawę, że nie pamiętasz jakiegoś wydarzenia, ale wiesz, że miało ono miejsce. Niektóre organizacje każą człowiekowi przechodzić przez proces, który może wydawać się terapią, ale polega na gromadzeniu informacji, za pomocą których można później szantażować daną osobę. Miałeś nieczyste myśli? Czasami, ale miałeś romans? Czy kogoś zamordowałeś? Ukradłeś pieniądze? Wyciągają każdy sekret. Scientolodzy mówią, że każdy jest bezpieczny, bo wszystko pozostanie tajemnicą. Ale to nieprawda. Kiedy ktoś odważy się odejść i zaczyna mówić, przeglądają jego akta, szukając kompromitujących informacji. Jeśli miałeś romans z zamężną kobietą, to wystarczy, by zamknąć ci usta. Takie rzeczy często mają miejsce.
Liderzy scjentologów mówią, że nie wzbudzają poczucia winy w tych, którzy chcą odejść, ani nie wywierają nacisków, by zwiększyć sprzedaż kursów lub rekrutację. Podkreślają, że wykorzystywanie i udostępnianie poufnych informacji stanowi pogwałcenie zasad, które wymagają zachowania tajemnicy. Informują, że Kościół scjentologiczny dokłada wszelkich wysiłków, by zapewnić poufność informacji. Byli członkowie mówią jednak, że strach przed pomówieniem sprawia, że milczą, godzą się na wszystko i tracą poczucie własnej wartości. Łatwiej kontrolować człowieka posiadającego niską samoocenę. Najszybciej łamie się ludzi za pomocą otwartego ataku. Ten proceder nosi nazwę oczerniania. Kiedy ktoś kwestionuje działania przywódców, oni atakują zamiast udzielić racjonalnej odpowiedzi. Twierdzą, że to ty masz problem, jesteś zły i pyszny. Zamierzasz przejąć czyjąś pozycję i sprawić, że inni będą cię podziwiać. Powinieneś wyjechać i przemyśleć swoje zachowanie. Oczernianie jest jedną z typowych technik sekt. Na początku wszyscy są weseli i uśmiechnięci, ale kiedy podpiszesz kontrakt, zaczynasz ponosić odpowiedzialność za rzeczy, które nie idą zgodnie z planem. Miewasz złe myśli? Nie. Depresyjne myśli? Nie. Trafiłem do pokoju, w którym siedziały trzy kobiety ubrane w mundury. Nie podały powodów, jakimi się kierowały, ale ich zadaniem było mnie złamać. Zabiłeś kiedyś kogoś? Nie. Próbowałeś zaszkodzić scjentologii? Nie. Nie kłamię. Masturbowałeś się? Nie. I tak bez końca. Wykrzykiwały to, czego nikt nie chciałby usłyszeć. Bert potwierdzał moje przekonania. Sądziłam, że jeśli odejdę, wpadnę w depresję. Bałam się, a on miał nadzieję, że tak będzie. Bałam się, że wpadnę w depresję i nie dam sobie rady. Inni mówili, że dostanę raka. To jak toksyczny związek. Masz nadzieję, że jeśli się postarasz, wszystko się zmieni. To twoja wina, że partner jest okrutny, że to nie działa. To książkowy przykład przemocy w relacji. Rano przed nabożeństwem organizowali mecze koszykówki, żeby zachęcić nowych ludzi. Bardzo szybko pojawiły się dwie kobiety, mówiąc, że muszę z nimi pojechać. Nie powiedziały dokąd. Wsadziły mnie do samochodu. To było niczym zaplanowane porwanie. Czułam, że nie jestem tam z własnej woli. Nie wiedziałam, gdzie jadę i bardzo się bałam. One kazały mi zrobić duchową oś czasu, przeanalizować swoje życie, a potem stwierdziły, że nie jestem chrześcijanką. Musisz porzucić przeszłość. Mówiły, że rodzice znienawidzą mnie za dołączenie do nich i że pójdę do piekła. To samo mówili o ludziach, którzy w młodości byli moimi autorytetami. Nie miałam pojęcia, gdzie jestem. Płakałam. Czułam, że mnie złamały. One stwierdziły, że teraz mogą wszystko naprawić. Uznały tę sytuację za katalizator, który sprawi, że dołączę do kościoła. Stało się inaczej. Odeszłam. Centralny Kościół Chrystusowy w Oakland odłączył się od ICOC i nie chce mieć nic wspólnego z quasi-sekciarską organizacją. W siedzibie gałęzi Dawidowej w Waco atak Davida Koresha na jednego ze współwyznawców doprowadził do sytuacji bardzo poważnej. Rozpocznie się strzelanina. To był jego przekaz. Kiedy byłem tam po raz ostatni, celował do mnie z kałasznikowa. Groził mojej rodzinie. To także rodzaj prania mózgu. Słuchajcie nas, a nic złego wam się nie stanie.
Nauczali miłości i ofiarności, ale często mówili też o wojnie. Stanowiła dużą część późniejszych nauk. Większość sekt uważa, że jest zwalczana przez jakąś zewnętrzną siłę. Kiedy ta paranoja się wzmaga, dochodzi do tragedii. Wiedziałem, dokąd zmierza. Zauważyłem, że zaczyna oddzielać kobiety od ich partnerów. Mieszkali w oddzielnych kwaterach. Separował dzieci od rodziców. Kiedy ktoś zaczyna twierdzić, że Bóg mu powiedział, że wolno uprawiać seks z dwunastolatką i jej mamą, nie ma już powrotu. Dziwiłem się, dlaczego agencje rządowe się tym nie zajęły. Przecież informowaliśmy je. Najsmutniejsze było to, że wiele osób chciało zostać. Powiedziałem, że odchodzę i powinni pójść za mną. Zostali jednak. Ja odszedłem. Nie winię go. Chociaż kiedyś to robiłem. Później zrozumiałem, że to wyznawcy dali mu siłę. Kiedy ludzie myślący podobnie pozwalają ci na coś, zrobisz to. Wielu członków mojej rodziny i przyjaciół tam zginęło. Dzieci straciły rodziców. Rodziny się rozpadły. Albo zginęły. Gdyby odważyli się myśleć samodzielnie, stałoby się inaczej. Nowozelandzki Camp David także gromadził broń na dzień sądu. Byli członkowie uważają, że dwie akcje policji i konfiskata broni zapobiegłyby tragedii podobnej do tej w Waco. Gdyby był bardziej skoncentrowany jak ten człowiek z Waco, mogłoby dojść do tragedii. Pokazał nam nagranie Koresha i powiedział, że być może będziemy musieli bronić tego miejsca. Nie mieliśmy na to ochoty. Dziękuję Bogu, bo mogło dojść do tragedii. Byliśmy do tego zdolni. W ekstremalnych przypadkach sekta może stanowić zagrożenie dla społeczeństwa. Najczęściej jednak stanowi zagrożenie dla własnych członków. Wyznawcy podkreślają, że kiedy człowiek się zaangażuje, techniki manipulacyjne powodują, że trudno mu się z niej wyrwać. Nie odeszliśmy, musieliśmy uciec. Ludzie to robią. W następnych odcinkach przyjrzymy się temu, w jaki sposób wyznawcy musieli skonfrontować to z własnymi lękami, seksualnym wykorzystywaniem dzieci i przyznać do wieloletniego prania mózgu, by być w stanie uciec. To jakby ktoś rzucił cię na pożarcie wilkom. To trudny proces. Niektórym nigdy się nie udaje.